Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na drugiej części mojego vloga Podróże z chórem oczami dyrygenta. Dziś na tapetę idzie Barcelona, słoneczna, cudowna Barcelona, w której byliśmy w 2015 roku. Była to pierwsza podróż i póki co ostatnia, gdzie środkiem transportu był samolot. Lecieliśmy z Lublina, wtedy jeszcze taki świeżutko otwarty port lotniczy. Bardzo dla nas była to wygodna opcja. Natomiast pamiętam, że ogromnym zaskoczeniem dla mnie była cena biletów. Bo zawsze wydawało mi się, że jeśli jest coś hurtowo kupowane, to powinno być taniej. A okazuje się, że w przypadku biletów lotniczych tak to nie działa. I im większa grupa, tym droższy jest bilet. Wtedy pamiętam, że płaciliśmy trzykrotnie wyższą cenę za bilet niż taki bilet ogólnie dostępny w sieci. Dzwoniłam wtedy nawet do biura obsługi, pytałam, z czego to wynika, bo zarówno ja, jak i rodzice chórzystów byliśmy ceną bardzo zaskoczeni. I dowiedziałam się, że no tam kilka czynników mi podali, między innymi to, że jeśli tak duża grupa się wycofuje, to oni mają wtedy problem, żeby znaleźć kogoś na ich miejsce, że jeżeli jakieś dziecko na przykład zapodzieje się gdzieś tam na lotnisku, to oni muszą chwilę zaczekać, a to dezorganizuje pracę. Nie wiem, na ile to jest prawdą, w każdym razie wiem, że cena była kosmiczna. Tak jak już mówiłam, lecieliśmy z Lublina, ale mieliśmy przesiadkę we Frankfurcie, gigantyczne lotnisko, które nas troszkę przerażało przy tak dużej grupie, ale zabezpieczyliśmy się w ten sposób, że byliśmy ubrani wszyscy jednakowo w czerwone, takie żarówiaste t-shirty z napisem Chór Akademos, więc jakiekolwiek oddalenie się kogoś od grupy było bardzo szybko zauważalne przez opiekunów. Oczywiście każdy, kto był gdzieś na lotnisku ubrany na czerwono, natychmiast był przez nas wyhaczany, czy na pewno to nie jest ktoś od nas, ale bardzo to ułatwiło nam faktycznie podróż. Przylecieliśmy do Barcelony późno, około 10 wieczorem i byliśmy umówieni tam na miejscu z kierowcą, którego poleciła nam polska firma transportowa w Barcelonie, z którą się skontaktowałam. Oni nam zamówili właśnie autokar, który miał być podstawiony pod lotnisko i miał nas zawieźć gdzieś półtorej godziny chyba od lotniska, mieliśmy hotel. Byliśmy tak umówieni, że pan miał stać z taką karteczką z napisem Chór Akademos. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał, na pewno niektórzy, komedię Killerów Dwóch. Tam jest taka scena, jak jeden z bohaterów o ksywce Wąski stoi z taką właśnie karteczką, na której napisane jest Szanowny Pan Szakal. Ja tylko dodam, że Szakal był płatnym mordercą, więc nie był to trafiony pomysł pana Wąskiego. U nas miało to zadziałać, ale nie zadziałało. Okazało się, że pana kierowcy nie było na lotnisku. Już wtedy oczywiście ciśnionko się nam podniosło, nam opiekunom. Zaczęliśmy dzwonić do tego pana, ale pan nie odbierał. Kilkakrotnie próbowaliśmy się z nim skontaktować i szczerze mówiąc był to moment taki, kiedy no troszkę zaczynaliśmy mieć stresa, co zrobić w takiej sytuacji. Niestety nie odbierało również biuro podróży, z którym mieliśmy kontakt tam z Barcelony. No na szczęście chyba po 40 minutach pan odebrał telefon, ale mówił tylko po hiszpańsku. Dobrze się złożyło, że w chórze były osoby mówiące po hiszpańsku, bo po angielsku absolutnie nie było się jak z panem dogadać. I jedna z chórzystek przez telefon z nim porozmawiała. Pan bardzo, bardzo się przestraszył, na zasadzie mieliście być za godzinę. No pomyliło się panu po prostu. No więc czekaliśmy dość długo, aż pan po nas przyjedzie i pojechaliśmy do hotelu. Bardzo fajny hotel, naprawdę super, byliśmy bardzo zadowoleni z basenem, więc oczywiście w ciągu dnia mogliśmy sobie z tego basenu korzystać. Nie tylko do pływania służył nam ten basen, ale również jako przestrzeń mogliśmy tam robić próby, co było fantastycznym rozwiązaniem, no bo akustyka oczywiście była świetna w takim miejscu, gdzie było mnóstwo płytek i tafla wody.
Kiedy następnego dnia zdecydowaliśmy się na zwiedzanie Barcelony, to pani przewodniczka zaproponowała nam taką opcję, która dzisiaj z perspektywy czasu nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, ponieważ większość zobaczyliśmy z autokaru. Pani mówiła bardzo ciekawie i faktycznie zobaczyliśmy wszystkiego dużo, ale ja uważam jednak dzisiaj z perspektywy czasu, że chyba wolałabym, żeby to zwiedzanie było takie tradycyjne, żeby się po prostu przespacerować Barceloną. I po tam chyba bodajże 2 godzinach takiego autokarowego spaceru wjechaliśmy na wzgórze, z którego mogliśmy zobaczyć cudowną panoramę. I tam wśród palm zrobiliśmy sobie próbę przygotowującą nas do koncertu. Następnego dnia mieliśmy koncert. Przejechaliśmy w miejsce wyznaczone przez organizatorów i stamtąd miała zacząć się parada bezpośrednio już do sali, w której mieliśmy występy. Ta parada też była bardzo taka ciekawa dla mnie i bardzo, bardzo zróżnicowana. Ponieważ my na przykład jako chór świetnie się na tej paradzie bawiliśmy, śpiewając przeróżne jakieś tam ludowe piosenki, Szła dzieweczka, Stokrotka i tak dalej, i szaleństwo białe, oczywiście biało-czerwone flagi i było super. Natomiast były takie chóry, które szły bardzo poważnie, przypominały troszkę taką defiladę wojskową, równym krokiem. I na przykład śpiewały hymn swojego kraju. No więc to była taka duża kontrastowość, jak traktowaliśmy tę paradę. W moim odczuciu nasza interpretacja była lepsza. Zaśpiewaliśmy koncert bardzo fajny, bardzo ciepło byliśmy przyjęci przez inne chóry, przez publiczność. Po koncercie pamiętam, że też spotkała mnie taka nietypowa sytuacja, ponieważ chórzyści najstarsi wraz z moją koleżanką WF-istką wpadli na pomysł, że tak świetnie nam wyszło, że musimy to uczcić podrzucaniem dyrygentki. I pofrunęłam w górę, nie zorientowałam się w ogóle, kiedy to się stało, po prostu chłopcy podrzucali mnie razem z Kasią. I była też taka dla mnie śmieszna trochę sytuacja, ponieważ chłopcy zaczęli mnie ciągnąć za nogawki również, nie tylko podrzucali mnie w górę, więc całe szczęście, że miałam bardzo długą tunikę, bo naprawdę w pewnym momencie poczułam, że mogę za chwileczkę zostać bez spodni. No nie stało się tak oczywiście, ale była to chwila grozy dla mnie. Było to dla mnie o wiele bardziej stresujące niż to, że fruwałam góra-dół. Wróciliśmy do hotelu tego samego dnia, bardzo szczęśliwi, zadowoleni i wpadliśmy na pomysł, że podjedziemy jeszcze wieczorem do Barcelony zobaczyć tamtejsze cudowne fontanny. Pomysł był bardzo dobry, bo w końcu być w Barcelonie i nie zobaczyć tamtejszych fontan tańczących do muzyki, to prawie jak być w Rzymie i nie widzieć papieża. Więc zdecydowaliśmy się na to, ale tutaj chciałabym też od razu przestrzec ewentualnie dyrygentów, którzy się na to zdecydują, że jest to rzecz bardzo wymagająca dla kadry, dla opiekunów. Naprawdę oczy mieliśmy dookoła głowy. Ja powiem szczerze, że dopiero tak naprawdę uroki tej tańczącej fontanny zobaczyłam na filmie, bo tak to po prostu nie spuszczałam wzroku z dzieciaków i tak samo wszyscy opiekunowie bardzo, bardzo ich pilnowaliśmy. No oczywiście chórzyści byli zachwyceni, i młodsi, i ci starsi, więc ostatecznie był to bardzo fajny pomysł, ale tak jak mówię, dla kadry na pewno wymagający. Kiedy przyjechaliśmy do hotelu, zdecydowaliśmy, że następnego dnia będzie plaża. Było cudownie, fajna, ciepła woda. Ci, co chcieli, to się kąpali, ci, co nie chcieli, byli na brzegu i oczywiście grali tam sobie w mafię. W pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby ułożyć się na piasku z naszych ciał, żeby ułożyć napis Academos. To nam się udało zrobić, bardzo fajnie to wyszło. Do dzisiaj to zdjęcie jest właśnie w tle naszej grupy zamkniętej dla chórzystów. Po plaży zdecydowaliśmy się na spacer, taki spontan. Poszliśmy przed siebie, no ponad 3 km szliśmy w jedną stronę i to był świetny pomysł.
bo weszliśmy w takie cudowne, dzikie tereny pod Barceloną. Cudowne jakieś wzgórze z pięknym widokiem, z takimi ruinami, w których sobie w ogóle zaśpiewaliśmy różne kompozycje. No było to naprawdę fantastyczne i niezaplanowane wcześniej. Okazało się, że bardzo fajnie to wszystko wyszło. Więc generalnie wyjazd bardzo udany. Powrót był troszkę stresujący. Wylatywaliśmy z Barcelony o 4 rano. Kiedy przyjechaliśmy z całym chórem, to przy odprawie nagle okazało się, że dla jednego chórzysty nie ma rezerwacji. Więc proszę sobie teraz wyobrazić, co ja jako dyrygent poczułam w tym momencie, bo wiedziałam przecież, że rezerwację zrobiłam dla wszystkich w jedną i w drugą stronę. Na szczęście wzięłam ze sobą wydruki rezerwacji, czyli tam 45 kartek A4 zapakowanych w teczkę. Bo pan upierał się, że absolutnie tej rezerwacji nie ma. Ja mówiłam, że jest, on twierdził, że nie ma. I jakby no też dla chórzysty był to taki moment stresujący bardzo. No jak się okazało, oczywiście rezerwacja była, ja panu pokazałam wydruk, pan mnie bardzo przeprosił, odszukał i wszystko dobrze się skończyło. Ale znowu był to taki moment dla nas mocno, mocno stresujący. Przylot cudowny, w Lublinie czekali na nas na lotnisku rodzice, którzy nas przywitali owacjami i witali się z dziećmi, jakby ich nie widzieli przez cały rok. Więc oczywiście to zawsze jest takie sympatyczne, kiedy właśnie odbierają te swoje pociechy, tacy bardzo szczęśliwi, że wszyscy wróciliśmy cali i zdrowi i z całą głową cudownych wspomnień. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ja w ubiegłym vlogu wspomniałam o tym, jak kupiłam sobie w Wenecji torbę, do której musiałam schować rzeczy, z których się przebrałam. Więc tutaj chciałabym od razu też nadmienić coś, co może być dla niektórych zaskoczeniem, że w różnych miejscach, w których byliśmy później, ja mam torbę z poprzedniego miejsca, czyli na przykład w Barcelonie na zdjęciach czy na filmie mam torbę z Wenecji. Potem na przykład w Wiedniu będę mieć torbę z Rzymu, a w Rzymie z Barcelony. To już później stało się taką tradycją. Chórzyści kupowali mi te torby w takim podziękowaniu za organizację wyjazdu. Więc mam praktycznie z każdego miejsca taką właśnie pamiątkową torbę z napisem z danego kraju, a na filmach czy na zdjęciach wygląda to dość dziwnie, kiedy jestem z torbą w Barcelonie z napisem Wenecja. Ale już teraz jesteście w to wtajemniczeni, więc nie będzie Was to dziwić. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnej części.